Kusuriya no Hitori Goto, anime ocenione na 8,90 przez 210 tysięcy osób. Anime ma 24 odcinki i było emitowane w okresie 22 października 2023 do 24 marca 2024. Producentami są Dentsu, Square Enix, Toho Animation i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy historia o zielarce może być ciekawa? Czy liczne intrygi i skandale sprawiły, że chciałem to oglądać dalej? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które polecił mi przyjaciel i który ogromnie zachwalał ten twór, mówiąc, że to jest takie lekkie anime. Taka sielanka. Tymczasem ogromne było moje zdziwienie, gdy już w pierwszym odcinku były informacje o śmierci dzieci. No sielanka w chuj nie ma co. O czym w ogóle jest to anime? Kusuriya no Hitori Goto. To anime opowiadające o młodej zielarce, Mao, która żyje sobie spokojnie ze swoim ojcem i w głównej mierze pomaga w domu uciech burdel mamie i trzem siostrzyczkom, bo tak je nazywa. Pewnego dnia jednak jej życie się zmienia, bo zostaje porwana, a następnie sprzedana na dwór cesarski jako służka. Na początku niezbyt ją to cieszyło, zresztą co się dziwić, skoro jej obowiązkami było robienie prania, sprzątanie, służenie cesarzowi oraz jego żonom. No i przede wszystkim uważanie na siebie, bo jeden nieostrożny ruch czy słowo i mogła zostać zabita za zniewagę chociażby. Ponownie sytuacja się zmieniła, gdyż jako zielarka rozwikłała sprawę związaną ze śmiercią wielu dzieci, które umierały ze względu na puder, który zawierał coś trującego. Nie pamiętam dokładnie co. Za to dostała awans i przeniesiono ją do pałacu jednej z żon cesarza, a konkretnie do Gyokyo. Od tej pory miała lepsze miejsce do spania, dostała dostęp do lekarstw i ziół, trochę więcej swobody, a co najważniejsze, została testerem jedzenia, by sprawdzić, czy nie jest zatrute. I ktoś mógłby zapytać, co w tym niby dobrego? Ano to, że nasza młoda zielarka ma niezdrową obsesję na punkcie trucizn i wręcz kocha się faszerować truciznami, by zobaczyć jej efekty. To jest ten moment, kiedy można śmiało stwierdzić, że jest zdrowo pierdolnięta. Ale to jest w tej postaci cudowne. Młoda zielarka, która dodatkowo ma bardzo logiczny umysł i naprawdę potrafi wydedukować różne problemy i intrygi, sprawia, że naprawdę chce się oglądać tę postać i jej przygody. Dodatkowo zakręci się przy niej bardzo przystojny jegomość, bardzo ważna osoba w pałacu, czyli Yinshi, który nie pamiętam jaką pełnił funkcję, ale sporo dokumentacji, odpowiadania za przygotowywanie imprez dla cesarza itd. itd. Nie mógł znieść faktu, że mało odrzucił jego zaloty i że ta ni cholerę nie potrafi ulec jego wdziękowi, więc przykleił się do niej jak mucha do lepu. Przez co tworzy to wiele zabawnych sytuacji. No dobra, ale o czym w ogóle jest to anime? Ogólnie nie ma tu głównego wątku fabularnego. Anime opiera się na życiu zielarki na dworze cesarskim i zajmuje się swoją panią. Dodatkowo wiele się dzieje w okresie jak ona tam jest, a dzięki jej wiedzy na temat medycyny oraz umysł dydaktyczny pomaga w rozwikłaniu wielu problemów, zarówno w kwestiach zdrowotnych, ale i intryg, które miały chociażby za cel zabicie kogoś wysoko postawionego. Ten twór oceniam naprawdę wysoko, z wielu względów. Przede wszystkim historia naszej bohaterki jest naprawdę ciekawa i zawiła, bo choć, jak mówiłem, głównie opiera się na jej życiu na dworze, to są też wątki rodzinne, spiskowe, czy takie codzienne, więc nie nudziłem się tu. Kolejna rzecz to grafika, która wyglądała naprawdę pięknie momentami, zwłaszcza jak są jakieś konkretne wydarzenia czy sceny. Chociażby jak pomalowano Mao, to wyglądała kompletnie inaczej niż na co dzień, przez co naprawdę chciało się na nią patrzeć. Wyglądała po prostu pięknie. Dodatkowo parę scenerii według mnie nadaje się na obraz na pulpicie i nawet z jednej ze scen zrobiłem zrzut ekranu i ustawiłem jako tapetę. Idąc dalej, to postacie, które są różnorakie i ciekawe. Mamy tu naszą główną bohaterkę. Mamy eunucha Jinshiego, który lata wokół naszej bohaterki i ma swoje pewne sekrety. Mamy jedną z żon cesarza i panią, której mało służy, a która jest do rany przyłóż i naprawdę lubi naszą główną bohaterkę. Jest jeszcze wiele postaci, ale ta, która zasługuje na dużą uwagę w pewnym momencie, to Lakan Kan, a to naprawdę dziwny, tajemniczy, cwany i specyficzny jegomość, który w pewnym momencie mógł narobić sporo szkód. Całość tej historii zamknięta w 24 odcinkach składa się na naprawdę przyjemną historię, która ma wiele wątków, sporo intryg do rozpracowania oraz jeszcze więcej spraw, które musi rozwikłać mało, a niektóre sprawy bywały naprawdę ciężkie. Jedną z zagadek czy spraw dotyczyła trzech synów, którzy dostali po śmierci ojca trzy, można by było odnieść wrażenie, niezwiązane ze sobą przedmioty, które jak się okazało składały się w jedną całość i otrzymali w ten sposób od ojca
spadek? Albo coś takiego? Nie pamiętam dokładnie, dawno temu to oglądałem. Na horyzoncie widać już zapowiedzi drugiego sezonu i wstępnie wiadomo tylko tyle, że ma być rozpoczęte w 2025 roku, ale kiedy dokładnie? Tego nie wiem, ale już się jaram, bo ta historia naprawdę mnie zaciekawiła i bardzo mnie interesuje, jak to dalej zostanie pociągnięte. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła jako całość jest podzielona na wątki, które trwają po kilka odcinków i potem przechodzą do kolejnych spraw. Chociaż w pewnym momencie okazało się, że kilka wątków są w pewien sposób ze sobą połączone, co czyni to anime jeszcze ciekawszym, więc fabuła jest naprawdę rozbudowana i super poprowadzona. Audio. No nie ujęło mnie, więc tutaj jak zwykle po prostu jest. Kreska. Naprawdę pięknie zostało narysowane, niektóre sceny solidnie doszlifowane i w całości składa się to na naprawdę piękne krajobrazy. Grafika tutaj to złoto. Podsumowując, Kusuriya no Hitori Goto to niezwykłe anime, które posiada wiele plusów i zachęcają one, by przysiąść i wziąć się za to anime. Fabuła jest niezwykle rozbudowana, postacie naprawdę ciekawe i fajnie napisane, grafika jest po prostu cudowna i ogląda się to naprawdę dobrze. Ja mam nadzieję, że drugi sezon, o ile wyjdzie w 2025 roku, zostanie wyemitowane już w styczniu, bo naprawdę nie mogę się doczekać, jak to zostanie poprowadzone i jakie nowe wątki i intrygi zostaną tu dodane. Jeśli nie wytrzymam, to najwyżej kupię sobie mangi, bo zdaje mi się, że widziałem wiatcie. Zatem mi nie pozostało nic innego jak poczekać, a wam serdecznie polecam ten naprawdę ciekawy twór. Także to tyle, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!